Nadaje nasze radio Tok FM Euro Concita Barbie Baby Langstrom Extra. Widzieliśmy tu po sąsiedzku na tych króciutkich filmach, minutówkach Świadków Jehowy. Watchtower Bible and Truck Society of Pennsylvania. Także zapraszamy Pennsylvania. Zapraszamy Watchtower Bible and Truck Society. Tam stoją przy na rogu Marszałkowskiej metro. Tam stoją. Świadkowie Jehowy przy metrze, przy metrze. Zapraszamy. Świadkowie Jehowy z Watchtower Bible with Watchtower Bible egzemplarze Radio Kuncita. Proszę Państwa, Świadkowie Jehowy od ponad 100 lat głoszą, a przybyli tutaj do Polski w roku 1905. Nie po to, żeby was tu specjalnie na patelnię wziąć, żeby pokazać, że tam w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego przychodzą studenci, którzy są na UW, Uniwersytet Warszawski, a pochodzą ze wszystkich wiosek tu w Polsce i że ten UW ma najniższy poziom na świecie, jak Chińczycy, uczeni chińscy są niesamowici, stwierdzili, najlepsi. Lepsi od Ameryki, proszę Państwa, że kościoły też robiły zło przez całe wieki. Przykład, tutaj na Chorzej, proszę Państwa, była sala Królestwa Świadków Jehowy. I ona była też oficjalnie działająca. W latach 50. niestety Świadków Jehowy brano do więzienia. Za co? Za to, że byli Świadkami Jehowy, czyli to było coś takiego, co dzieje się teraz w Rosji, gdzie skasowali Świadków Jehowy. No bo wiecie Państwo, jak Świadkowie Jehowy będą tak głosić, że te wielkie religie uznane, katolicka i prawosławna i inne jeszcze, aby tylko wiesz, o Arabach tu nie gadać, bo zaraz wiesz. No, to wszystko jest dzieło diabła, bo diabeł stworzył kult. To już wtedy, kiedy Żydzi uciekając z Egiptu przechodzili przez tereny narodów pogańskich, to przecież te narody pogańskie czciły swoich bogów, miały bogów swoich od bardzo dawna, z tysięcy lat. Jahwe przestrzegał, nie wolno ci pozwolić, abyś przeskakiwał przez ogień. Nie wolno ci pójść do czarownicy, jak my tam mówimy, do wróżki. Państwa zobaczą, że król Saul poszedł do Wiedźmy z Endor. No i to też mamy taki akcent w filmie Blady Shadows, jak prowaliński ala wielki magnat ruski, a wiesz, na Białorusi i udał się do wróżki. No i ta wróżka mówi: aha, aha, pokażę ciebie istinu, pokażę ciebie drogę, że do tych iskustw, do sztuk pięknych ci pokażę. No ale to jego nie satysfakcjonowało. On chciał mieć dużo pieniędzy, dużo talarów. Chciał być kimś najważniejszym i uważał, że jak ciebie gdzieś tam do tych wyższych sfer wciągnie, to że on jest kimś, a ty możesz, jesteś niczym, bo on ci pomógł, bo on ci wiesz. Radio to KFM, Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. Także ten prowaliński, myśmy się w pokoju powygłupiały, nagrywając, proszę Państwa, film. Znaczy, no, kawałki tego filmu oczywiście nie cały. No, ale to pokazuje, jak bardzo ludzie są durni, no, po prostu durni. I teraz tu w Polsce, Państwo zobaczą, idzie taka, albo tam w tym, na uniwersytecie, na UW, albo w tej bibliotece uniwersytetu. Jakie czubki, jakie dupki. Jakie głupki, jakie kąki rozporowe. Coś okropnego. Proszę Państwa, że człowiek może być taki głupi. Udają Amerykanów, wiesz, że to wiesz, z Ameryki przyjechali. A kto by tu z Amerykanów studiował, proszę Państwa, w Polsce? Kto? Albo jakichś tam może Mormonów udają.
Wszyscy ci, których ja znałam, mormoni, nie mogą tu w Polsce pracować, nie mogą tu w Polsce studiować, nie mogą tu w Polsce nic robić. Oni są tylko na misji. 2 lata, 2 miesiące w Warszawie, 3 miesiące w Katowicach, 4 miesiące gdzieś tam i 2 lata mijają i on wraca do Ameryki. Ja kiedyś miałam Indianina, mormona, Stefan się nazywał, bardzo ładny chłopczyk w okularach i nawet, no, byś nie powiedziała, że to jest Indianin, bo miał taką cerę mulacikowatą, był to mulacik, bardzo ładny, ale bardzo podobny do wielu Polaków, którzy też tacy są. I czasem też Polka niejedna taka może być tu, podobna do cyganki, bo ma taką urodę po prostu, przecież ludzie mają różną urodę. Zbiega się podobna. No ale wiecie Państwo, tu u moherów, ponieważ oni myśleli tak jak Żydzi kiedyś, że jak zakon był dany, to oni są święci, a wy to jesteście goje. Tak samo i u katolików jest, że oni są wyjątkowi, a ci wszyscy to są gorsi. I dlatego też w Warszawie, że jak zobaczą murzyna, to syczą. Jak zobaczą cygankę, to syczą. Jak zobaczą Araba, to syczą, ale ja rozumiem, że od jakiegoś czasu stało się, jak tu i na Marszałkowskiej handlowali, ruskich wpuszczali. To się dogadają. Ale wczoraj, jak jechałyśmy autobusem, proszę Państwa, 118 z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i to tu Państwo będziecie mieć w całej serii, tutaj, tu, w tej serii filmów dla naszego radia, to FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra, jak facet wyzywa od bydła wszystkich tych, którzy jadą 118. No i tak przez telefon, ale był podchmielony, to więc taki pijak moherowy, to się od razu wyda. No, że jest głupi po prostu, no. I będzie tak gapił, bo wiesz, że on jest ważny, że chce dać do zrozumienia, że on jest kimś, bo rękę na... Wiecie Państwo, ja to znam bardzo wielu różnych ludzi i solistki z Teatru Wielkiego i rysowników i pana Szymona Kobylińskiego, a propos u niego w domu, żeśmy wydawałyśmy świadectwo i 3-4 wizyty były, to przecież myśmy przy stole z nim rozmawiali, żona przynosiła kawę z panem Szymonem Kobylińskim, rysownikiem, bardzo miło wspominam te czasy, gdy nadaje nasze radio TOK FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. Proszę Państwa, jesteśmy tutaj przy Placu Konstytucji oczywiście i tam była tęcza, już jej nie ma. Także jedziemy do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Pokazałyśmy tutaj miejsce na chorze, jakoś tak było przy chorzej marszałkowskiej, miejsce sali Królestwa Świadków Jehowy, gdzie no w latach 50. wsadzano do więzienia Świadków Jehowy, czyli było już dawno, dawno to, co teraz dzieje się w Moskwie. Z tym, że tam zakazali, w ogóle zabronili, no tutaj też było zabronione, tutaj też było zakazane, że przecież Józefina Kądziela, to skąd jest słynna i znana, że pracowała w piekarni, a czym była piekarnia u Świadków Jehowy? Piekarnia u Świadków Jehowy to miejsce, gdzie nie malowała głupia baba obrazów durnych, tylko po prostu w piekarni robiło się to, co się robiło. Strażnice. Przebudźcie się, pokarm duchowy na czas słuszny. I chodzi o ten czas słuszny, że teraz, ponieważ żyjemy w dniach ostatnich tego złego systemu rzecz, coraz bardziej to światło świeci, coraz jaśniej to światło świeci. Chodziło tu o zrozumienie przez samych, proszę Państwa, badaczy Pisma Świętego, bo niektórzy tutaj w internecie takie głupoty wypisują, że Świadkowie Jehowy coś tam zmieniają, To przecież jest zrozumienie, przecież ja też paliłam papierosy u Świadków Jehowy, bo kiedyś Świadkowie Jehowy palili papierosy, kiedyś Świadkowie Jehowy to i krzyż mają, zresztą na Zakopiańskiej 30, tam u tych badaczy Pisma Świętego, a to są wcześniejsi Świadkowie Jehowy, mają krzyż na pulpicie. Świadkowie Jehowy robili całe mnóstwo rzeczy, to co robili katolicy, ale jak się mieli oczyścić, bo światło coraz bardziej świeci aż do białego dnia, to się oczyścili, to więc ci, co w internecie rozpisują się, filmiki swoje pokazują, prymitywne, to się ośmieszają po prostu.
Światło coraz bardziej świeci aż do białego dnia. Ale dlaczego? Dlatego, że były mroki średniowiecza, ciemne czasy. Dlaczego? No właśnie dlatego, żeby wyjść z tego bagna, żeby wyjść z tego gówna, to na Powsińskiej 67 była zainstalowana przepompownia ścieków. Czyli dlatego ja tu mówię przepompownia gówna, niezłośliwie, nie jakoś tak, że się na kimś wyżywam, tylko tak, żeby dosłownie, dosadnie pokazać. I z tego, żeby wyjść, gactwa, gówno też na G, no to trzeba dużo wysiłku, ale nie tylko. Trzeba błogosławieństwa Bożego prosić, modlitwa, chcieć. A no widzisz, to samo się nie zrobi. Ja to tak, wiesz, żeby był wilk syty i owca cała, wysyłam na mszę, bo jest ta linia misia. Ale na drodze linii misie, jak wejdziesz do kościoła, warto wiedzieć, skąd się ten kościół wziął, jaką ma historię i czemu oni w IV wieku zaczęli wierzyć w duszę nieśmiertelną, w piekło. 300 czy 531 rok, czemu w Teotokos zaczęli wierzyć. O tu Teotokos biega, Państwo zobaczą, po Placu Konstytucji. Czemu oni w Matkę Boską, Królową Nieba, zaczęli wierzyć? Przecież Bóg się nigdy by nie chciał podobnić do jakiejś Matki Boskiej, Królowej Nieba, tak jak tutaj Polacy by często chętnie i gęsto chcieli upodobnić się do Mormonów z Ameryki, bo zobaczyli, że tacy piękni, tacy ładni chodzą i te krawaty tutaj były, zaczęły być modne, garnitury, że jak ktoś w banku pracuje, to trzeba być pod garniturem i pod krawatem. No pod garniturem, czyli w garniturze i pod krawatem. Tak, tak, tak. No, ale po co? Nie po to, że to misjonarz Mormonów, Świadków Jehowy, czy badaczy, czy jeszcze nie wiadomo czego, tylko po prostu, że to jest ateistyczny system banków lichwiarskich i jeżeli chcesz w to wpaść, nie wiedząc może w co, to się dowiesz, że cała ta lichwa to jest pozostałość po diabelskim systemie ateistycznym. Pozostałość, albo że się to może zaczyna, bo jak dwa końce ma kij, i po żydowsku może być i od tej, i od tamtej strony, proszę Państwa. To dopiero szatan, diabeł ma tutaj ubaw. Szatan ma robotę. Dobrze, że ta Polska się ocknęła. Dobrze, że ta linia misia się ocknęła. Chociaż trochę więcej Boga. Więcej Jahwe. Więcej Biblii. Z tym, że żeby tak naprawdę do Biblii zachęcić, to nie jest łatwo. Bo ludzie nie wiedzą, co to jest Biblia. Także wyjdź z gactwa. Wyjdź z gactwa. Biblia jest po to, żeby się dać uduchowić, by się odgadzić. Zapraszamy. Słońce świeci. Może to będzie coś koło tego, że coraz bardziej jasno, coraz bardziej to wszystko świeci. Zapraszamy.